Przedziwna jest dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Święty Łukasz relacjonuje drogę Jezusa wraz z uczniami przez Samarię do Jerozolimy. Często Jezus na kartach Ewangelii chwali Samarytan, chociażby przy powieści o 10 trędowatych, którzy prosili Go o uzdrowienie. Jezus mówi, idźcie, pokażcie się kapłanom i w drodze zostali oczyszczeni. Tylko jeden, Samarytanin, cudzoziemiec, był wdzięczny, wrócił podziękować. Ale w dzisiejszej perykopie ewangelicznej Samarytanie nie przyjęli Jezusa i Jego uczniów, dlatego że zmierzał do Jerozolimy. Nie skorzystali z szansy przyjęcia Jezusa. Wiele lat temu w Melbourne poznałem pewnego Australijczyka, młodego człowieka, który był głęboko wierzący, był dobry dla innych. W tym bardzo zlaicyzowanym kraju to było bardzo dziwne, zastanawiające. Zapytałem go, jak to się stało. Opowiedział mi, że kiedyś bardzo późno nocą wracał do siebie do domu, przechodził przez most i tam na moście stała kobieta ubrana w czerń. Kiedy zbliżył się, zauważył, że jest młoda, pełna rozpaczy, rozdygotana. Przechylała się w stronę wody. Zastanowił się moment, ale poszedł dalej. W jakichś 50 metrach usłyszał plusk wody wpadającego ciała do rzeki. Stanął na moment, zastanawiał się, co zrobić, ale ruszył dalej. Przez kilka dni nie kupował gazet. Nie wiedział, co się z nią stało. Jednak ta sytuacja nie dawała mu spokoju. Zapytany, dlaczego zmienił swoje życie, odpowiedział: gdyby ta kobieta dała mi jeszcze raz szansę, gdyby jeszcze raz chciała popełnić samobójstwo, wtedy uratowałbym ją i siebie. Wiele sytuacji, które niesie życie, nie powtarzają się, są jedyne w swoim rodzaju. Albo to wykorzystuję, albo stracę. Warto wykorzystać każdą sytuację, każde zaproszenie do dobra.